pana z placowni piwa. Pana prezesa, pana tutaj głównego piwowara naszej setki. Będę trochę dementował niegównego piwowara, ale jestem mocno zaangażowany w to, co się dzieje faktycznie w pracowni piwa. Zaraz do nas doszedł jeszcze Michał. Cieszymy się, że was tutaj widzimy dzisiaj, ponieważ dzisiaj odchodzimy, znaczy zaczynamy cykl urodzinowy od 26 do maja. Do maja. A jak Bóg da, to do przyszłego roku. Chcielibyśmy wam jeszcze raz podziękować za to, że jesteście. No, ja dzisiaj się chyba z dwa razy już popłakałem, jak ludzie mi składali życzenia. Dziękuję za te churalne śpiewy przy parze, za toasty. I za to, że jesteście z nami w tych dobrych, złych chwilach. Były różne wpadki, było ciężko. Jakich złych? Było trochę takich słabych. Sami wiecie, jak było. No, było to byliście z nami w tych najlepszych chwilach i to się liczy. Ja tych złych nie pamiętam, bo wiecie, jak jest czasem. W momencie, kiedy stoję tutaj, czy chodzę po lokalu, to wiem, że ta cała ciężka praca, którą tu wkładamy, ma ogromny sens i za to wam dziękujemy. Tam szybciutko czekamy na Michała, czyli naszego trzeciego, trzeci człon. A tymczasem chcielibyśmy oddać głos panu Tomaszowi Rogaczyńskiemu, przedstawicielowi teraz pracowni piwa. A żeby on powiedział kilka słów na temat naszego nowego piwa. Przede wszystkim nie pana, bo myślę, że wszyscy tutaj się czujemy dość swobodnie. Tomek jestem. Od 3 lat jestem uzależniony od piwa. Poważnie. Krótko! Od 1,5 roku jestem uzależniony od pracowni piwa. Faktycznie to, co robię w pracowni, mnie uzależniło i niestety z tym mam nie tylko problem ja, ale również moja żona. Jak to było, że faktycznie powstało piwo Setka? To historia jest zresztą dość długa, dlatego że od dawna myśleliśmy, co zrobimy, jak dotrwamy do setnej walki. I myśleliśmy, co uważać przede wszystkim na setną walkę. No i nie ukrywam, że tu faktycznie Marek, mój wspólnik. O, witamy trzeciego. I myśleliśmy długo, co uważać na setną warkę i przede wszystkim, co to ma być i jak ma się nazywać. I nie ukrywam, że Marek, mój wspólnik. Jest tu gdzieś Marek? Marek! Nie ma, uciekł. I Marek, mój wspólnik, wpadł na pomysł, słuchaj, no skoro to ma być setna warka, to nie no, premiera musi być w Setce. 3, 4. Dziękujemy! No i historia jest taka, że zadzwoniłem do Michała. Mówię, słuchaj, jest taki pomysł, chcemy uważać setne piwo, fajnie by było u was zrobić premierę. A Michał mówi, wiesz co, ale za miesiąc mamy urodziny. No to pomyśleliśmy, że to będzie fajny prezent i faktycznie goście przyjechali do nas ze śpiworami, położyli się pod leżakami i powiedzieli, że nie ruszają się, będą czekać na piwo. Co widzieliście pewnie na Facebooku w zdjęciach, oni przyjechali ze szczoteczkami do zębów, ze śpiworami. I właściwie to nie było przerażające, oprócz tego, że chodzili w majtkach po browarze. Gdzie Hacap? Hacap był. W nocy nie pracuje zakład, więc jakby wszystko były standardy zachowane, potem wchodzili w farduchy, a to nadal nie był dobry widok. Ale faktycznie, i teraz tak, no wymyśliliśmy setne piwo, co z setnym piwem, no ono musi być jakieś charakterystyczne. I znowu złamaliśmy swoje zasady, dobrze, uważamy piwo, które ma dużo IBU. No, miało być dużo, mam nadzieję, że wszystkim smakuje, dużo IBU. Mamy nadzieję, że jest, faktycznie czuć, że jest dość dużo goryczy. Za mało! Za mało! Nie no, poprawimy na czwartych urodzinach poprawimy. Wiecie, co z nim zrobić. Ale myśleliśmy tak, no, setna warka, w setce urodziny, do tego jeszcze zeszły się nasze urodziny, to pomyśleliśmy sobie 100 IBU będzie fajne. No i stąd był w ogóle pomysł, żeby to dalej kontynuować. No i panowie przyjechali, uczestniczyli praktycznie w każdym elemencie. Oczywiście po sprawdzeniu książeczek zdrowia, które przywieźli, wylegitymowali się, karcie szczepień i tak dalej. Uczestniczyli w każdym momencie tego procesu, od śrutowania poprzez przeszkadzanie przy rzucaniu słodu, wywalaniu worków, dolewaniu wody, no paru innych rzeczach, faktycznie przeszkadzali dość mocno. No, potem żeśmy, jak widzieliście na zdjęciach, usadziliśmy na wiaderkach i kazaliśmy się nie ruszać, nie mówić i nie słuchać. Tak, no oni się niestety uparli, przyjechali z jakimś karnistrem, to chyba byłaby czarzuć.
Ale na szczęście piwo było czarne, więc tego nie widać. W każdym razie dostarczyli nam dużo emocji, kazali sobie zrobić zdjęcie, podpisać się na karcie warki. Wyjeżdżając zagrozili, że jak piwo nie będzie smaczne, to oni nas nie wpuszczą nigdy więcej. Mam nadzieję, że wszystkim smakuje. Prezenty są również dla was. Życzymy dobrej imprezy. I życzę przede wszystkim setce co najmniej 100 lat istnienia. Czym pracowi 100 lat istnienia. I gościnnie waszym z Wrocławia, z Zupu, jak i z Pinty, z Żywca. Michał Kikasur. I jeszcze bardzo gorąco witamy Browar Showpiw, który obchodzi równo z nami urodziny w poniedziałek, bo tak między w ogóle naprawdę urodziny są w poniedziałek, 28 kwietnia. I obchodzimy je wspólnie z naszym tutaj poznańskim browarem Showpiw i na to wydarzenie też was zapraszamy, chociaż wiem, że nie wszyscy przetrzymają, albo nie wyjdziecie stąd. Ale Tomek, ty też możesz zostać, słuchaj. Wiesz, te kanapy są naprawdę wygodne. Ja na nich spałem przez pierwszy rok pracy w setce. Naprawdę chcecie mnie widzieć w majtkę ze szczoteczką. Dajesz. Dobra, dziękujemy wam raz jeszcze bardzo za to, że mogliśmy tą wspaniałą przygodę, którą rozpoczęliśmy na strasznie wariackich papierach. Niewiele się zmieniło. Niewiele się zmieniło, ale to jest dla nas wspaniała przygoda. My się bawimy piwem, kochamy piwo. Cieszymy się, że możemy się z wami dzielić tą pasją. Tak, no wódka też się zdarza. No i dzięki wam poznajemy wspaniałych ludzi, zarówno tutaj w barze, jak i w różnych browarach. I no i ja już zaczynam płakać, więc też po prostu. Wasze zdrowie! Wasze zdrowie, jeszcze raz dziękujemy, że jesteście. Setka Paw, pracownia piwa. Gorąco zapraszam do baru. Więcej wódki na kranach! Tomek, już wiesz, co trzeba opłacić.